teraz mamy na to na linii, to możemy z nim porozmawiać. Okej, okay, a na przykład jak się zapatrujesz, że twój klubowy kolega Piotrek Szeliga jest jakby tak, że tak powiem, traktowany przez Natana? Wiesz co... Ej, a mnie słychać? Słuchaj, ja słuchaj, poczekaj tak. chwilę. Czekaj, Natan. Czemuś, dobra, czekaj, Natan, poczekaj. Ale przywitajcie się, jak dzwonicie. Kulturka, cześć. Cześć. Hej, kurwa, no. Natan. Wiesz co? Rozdzielam w ogóle postać medialną Natana od jego prywatnej. Ja się z nim koleguję prywatnie, a nie koleguję się, że za każdym razem tylko jak robimy jakieś live'a czy coś w tym stylu. No i jeśli mam dwie osoby, które lubię, to nie wpierdzalam się między nich. A dobra, w sensie, że to jest jakaś medialna ich taka potyczka, mimo że jakby schodzi na same prywaty, to jakby... Ja nie, ja jestem neutralny, nie, ani jedne, ani nie stoję po jednej, ani po drugiej stronie. Po prostu nie chcę się w to mieszać tak naprawdę. No ale jakby co się mieszać, jeżeli to jest medialne i nie jest to taki prawdziwy konflikt, to po prostu jakby... Która narracji... Jest prawdziwy konflikt między nimi raczej. A, okej. Okay. No, no na 100%. No, może Natana się spytamy o to, nie? Tak będzie no, chyba najlepiej. To jest pytanie, tak, bo wiesz, bo ja nie wiem, jakby ja teraz wróciłem sobie do domku, bo przed chwilą zdetronizowałem Piotrka Szeligę na backstage'u. No i stwierdziłem, że... Ale co, biliście się? Bijcie, czy jeszcze nie? Szeliga się odwrócił i zobaczył, czy jest ochrona i potem dopiero ruszył. Ja ruszyłem od razu. A, okej. Okay. Na moim, a jeżeli nie wierzysz, to ja mam publiczny, jak coś, to Instagram na natan.marcin, zobacz sobie. Dałeś już na publiczny? Okej, okay, zajawa. Jest publiczny, no, więc sprawdź sobie specjalnie, żebyś nie musiał dawać followa, bo nawet nie chciałbym takiego śmiecia, że nie followował. Także sprawdź sobie właśnie, co dodałem tam, jeżeli w to nie wierzysz. I wiem, że szukasz właśnie, ty jesteś dobrym freestyle'owcem, więc na szybko wszystko wymyślasz, jakieś takie śmieszne teksty, które śmieszą 12-latków. No, 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 no. No, z tego, co teraz usłyszałem, czekaj, Natan. No. Z tego, co usłyszałem, to, że zwandalizowana została zieleń, która jest tam w studio. No, rozwaliła się doniczka, bo leciała doniczka, parę dzików. Przesadziłem. Ja przesadziłem, a debilu to... Ała, czemu debilu do mnie mówisz? No, ja jestem taki śmieszny, mam dystans do siebie. Zamknij pizdę. I teraz sprawa jest taka, że ty próbujesz skłócić mnie i Amadeusza, doprowadzić do jakichś takich dziwnych sytuacji. W jaki sposób? W jaki sposób? Pytam po prostu, jakie jest jego zdanie. Ja pytam, jakie jest zdanie na temat tego, że jego kolega klubowy jest regularnie poniżany i mieszasz po prostu sprawy prywatne jego w to, że po prostu i Amadeusz zna ciebie i jego, tak? Jakby nie... Ale to wyszło na... To wyszło wszystko publicznie. Ja ruszam sprawy no dlatego pytam publicznie. Dlatego pytam ale publicznie. Ale mówię, że ja mieszam sprawy prywatne. Narkomanie. Wiesz, że za te słowa, które użyłeś... Będę nagrodzony. Mnie, będę nagrodzony. Nie. Za te słowa, które użyłeś, jest 22:03. Okej, okay, zobaczę, ile Uber tam jedzie. Dobra, dobra. Na ten program się skończy, zanim nie, poczekaj chwilkę, proszę. No. Okej, okay, Uber... Będę 22:21, poczekaj. Dobra, bo z tego, co słyszałem, to ty mówisz, że ja jestem alkoholikiem, więc byśmy się dogadali. Tak, jesteś ogromnym alkoholikiem, alkohol... Czemu takie... Ale czemu takie... Chwila, bo po pierwsze to będziesz za to karany w chuj, a po drugie, czemu niby według ciebie jestem alkoholikiem? Karany to jesteś pokazując się na wizji. Dlaczego? Ponieważ dla mnie osoba, która pije średnio co tydzień jest alkoholikiem. Okej. Okay. Jesteś alkoholikiem. Aha, i jakby skąd ja. Masz informację, że pije co tydzień? Z... filmików, które dostałem z datą. Tak, z filmików, regularnie które dostałeś. Bardzo serdecznych znajomych freestyle'owców. Pozdrów ode mnie ich. Wiem, no jakby ja regularnie muszę... rozmawiam z całym środowiskiem, no więc no na pewno są, kolegów, są bardzo pozytywnie nastawieni do ciebie i wspierają cię i myślę, że na pewno niejedną zbiórkę na twoje leczenie zorganizujemy wszyscy. No. To bardzo dobrze. Przekażę to na Tyburskich, żeby tam zbudowali domy kolejne. Akurat okay, będzie no. wszystko okej. Okay. Tylko niech najpierw może zapłacą, bo słyszałem, że nie zapłacili, ale to nie jest ważne. Słuchaj, Koro, 22:21 Uber jest zamówiony, bądź pod studiem, zniszczę ci jeszcze gorzej niż Piotrka Szeliga, bo jak przechodziliśmy obok siebie, to nawet wzrokiem... Ale stary, ja cię nie będę... Zamknij mordę, ja cię nie będę bił. Po pierwsze, mordę ja cię nie będę bił. Niech zrobi to Maślanka. Niech zrobi to Maślanka. Ja wiem, jaki ty masz... Wiem, co ty chcesz uzyskać. Chcesz po prostu... Niech ludzie się modlą, żeby właśnie nie był to Maślanka, ale... Po pierwsze, nie wchodź na tematy religijne, bo zaraz będziesz za to karany. Jakby co, niech ludzie jakie się modlą? Jakie tematy religijne? No wchodzisz jakby, co mają się modlić? Ale, czemu, ale stary, mówię, niech ludzie dobra, się modlą. Dobra, weź, nie poruszaj takich tematów, człowieku. Ej, nie, dobra, ale błaznym, naprawdę, kurwa. To PR-owo sam sobie strzelasz teraz w kolano, nie, bo byłeś, stary, neutralną osobą, a nagle wchodzisz na takie tematy, no jakby... Dobra, weź, nie używajmy powiesz... takich argumentów. Okay, natomiast wiem, o co... Czekaj, Natan, czekaj. Daj mi skończyć, bo nie zostałeś tu zaproszony.
zaproszony dzisiaj. Byłeś tu chyba 6 razy w tym tygodniu, mimo że mamy poniedziałek, więc daj się wypowiedzieć tym, co jakby czekali na swoją okazję. I ja wiem, do czego ty chcesz doprowadzić, bo wyzywasz tych wszystkich ludzi i po prostu chcesz być znokautowany przez kogokolwiek przed 9 grudnia, bo wiesz, że po porażce z Maślanką po prostu już nie będziesz mógł prowadzić swojej narracji. A jakby nie oszukujmy się, no... Natan nie będzie mógł prowadzić swojej narracji, a Natana już nie ma w śmietniku. No Natana już nie ma, no właśnie myślę, że jesteś w chuj zagubiony i raczej się za szybko nie odnajdziesz po tych wszystkich. Tak, tak, wypij gorzołkę, ziołądkową gorzką, to ci przejdzie, albo żubrówkę. Nie, słuchaj mnie teraz uważnie, kolego. No. Takim po prostu... Ale wiesz, że ty tylko tym alkoholem jesteś mnie w stanie najebać? Fajnie, ale... Dobra, Natan, Natan, to dawaj, idź, leć do Ubera, żeby nie czekał. A kupisz mi połówkę po drodze? Nie, kupię ci, kurwa, bandaż na głowę, jak ci ją rozjebie. Dobra. Chodzi o to, że mówisz, że ja poruszam religijne tematy, bo mówię, pomóc. Dobra, nie, to ja nie chcę do tego wracać w ogóle. Ja wiesz, tak, walczyłem z osobą, która jest osobą czeszącą i to w ogóle nie są tematy, w które ja chcę wchodzić. I nie, będziesz karany przez Boga za takie tematy. Ja nie chcę na takie wchodzić. Debilu, jak z kimś gadasz i powiesz, o Boże. Dobra, ale to jest naprawdę, bo mnie aż kuje negatywnie. Okej. Nie, nie gadajmy, stary, o takich tematach jakoś... Ale ty jesteś jakiś upośledzony. Natan, słuchaj, jak... Miło słyszeć. To czekaj, Koro, poczekaj. Ust, wiesz co, ja akurat tu się mogę zgodzić. Jeżeli on mówi, że jest ktoś upośledzony, to on wie, co mówi, bo jakby ma, jakby wiesz, jeden do jeden przykład... Brawo. Dobra, Koro, poczekaj chwilę. Się, kurwa, jak Koro, masz poczekaj. Tak żyć przez najbliższe 3 lata. Natan, jak zamówiłeś Ubera, to schodź na dół, bo nie będzie on na ciebie czekał. Ale nie, no też po chuj on tu ma przyjeżdżać. Ja chcę wrócić do Rzeszowa. Dlatego... Nie się najebać, to raz. A dwa, że ochrona też jakby jest wynająta na daną... No wiadomo, dlatego chcę wam po tym telefonie zrobić face to face'a, żebyś miał możliwość pojechania w spokoju, a Natan przyjedzie na daremno. Nie, jesteś, Koro, najgorszym z możliwych... Nie, nie będę mówić, że najgorszym człowiekiem, bo jest dużo gorszych ludzi, jak na przykład Piotr Szeliga i pan Adrian, ale spokojnie, na nich przyjdzie pora. Nie chcę wam powiedzieć, że na nich przyjdzie pora jeszcze szybciej, niż myślicie. Natan, dobrze, to czemu... Czekaj, Koro, nie. Natan, będzie jeszcze możliwość pewnie na konferencji pogadania z Koro. Na konferencji sobie pogadamy.